Tak, tak, ja przyszedłem z tego samego założenia. SP2S, CHS, P2 MDS. Piątka, dziewiątka, chyba plus 10 decybeli na razie na moim Deepolku. Oczywiście Jacek Garcyn dla nas. Dzień dobry, witam wszystkich, którzy będą oglądali moją transmisję na żywo. Dzisiaj jest fajny dzień, bo są zawody Field Day, w których symbolicznie biorę udział. A teraz zrobiłem małą przerwę, aby wziąć udział w kaszubskich próbach łączności małą mocą na paśmie 60 metrów. Bardzo mi się podoba ta inicjatywa. Popularyzuje pasmo 60 metrów w Polsce. No i zawsze można sobie przetestować antenę, radio, bo to jest taka czysto informacyjna wymiana raportów z różnych stron Polski, więc można zobaczyć, jak skuteczna jest antena i jaka jest propagacja. Bardzo fajne, nie ma zbytecznych jakichś tam dodatków, wymiana raportów i to wszystko. Postanowiłem spróbować transmisji na żywo, w związku z czym właśnie nią macie okazję oglądać. Parę minut zabawy w kaszubskie próby łączności, a później wrócę jeszcze do zawodów Field Day. Ja muszę sobie tutaj otworzyć notatnik, bo tutaj trzeba spisywać i podawać raporty. Nie widzę czatu, także odpiszę albo później, albo jakoś, no nie wiem. Najlepiej, jeżeli ktoś chce o coś zapytać, albo to najlepiej zostawić komentarz. Wtedy po transmisji, jak już wrócę do domu, poprzeglądam sobie, czy będzie coś wpisane i ewentualnie odpowiem. Jestem nad Bugiem, niedaleko Bugu, rzeki Bug, na Łąkach Nadburzańskich. Bardzo fajne okoliczności przyrody. Wreszcie wróciła pogoda, słońce, stąd jakby opuściłem swój las, w którym najczęściej kręciłem i nagrywałem różne filmy i tam byłem aktywny i przyjechałem tutaj, ponieważ zawody Field Day to są takie zawody, w których stacje trzeba rozłożyć w terenie. Nie można pracować z takiego miejsca, w którym już jakby stacja jest rozłożona, a tam stoi mój namiot, tam jest prąd, więc nie do końca było to zgodne z regulaminem, stąd jestem nad Bugiem. Okej, wydaje mi się, że już próby się rozpoczęły, więc przechodzę do dzieła. Witam Jacka. Do ciebie 4-8 dla Jacka 4-9. I lekko się buja, ale to idzie. Proszę Michał, rozpoznałeś CH grupę F2-8. Dla ciebie jest tak 5-8,5 pomiędzy 8 a 9. Wskaźnik stoi, nie chce skoczyć na 9. Nie chcę też na stałe spaść na 8. Czyli zburzony jest ten raport dać 5,8,5. Czy jeszcze jakieś stacje do grupy? Stefan Kłebek 5, Natalia Wanda Adam. Stefku 5, Natalia Wanda Adam, jeszcze trochę i się nauczę na pamięć. To chyba jest naukinia, ale żeby mnie spalił, to... Bo nie wiem, czy górna, czy dolna po prostu. Dolna, okej. Ale jeszcze trochę i będę wiedział na pamięć. Dobra, witam serdecznie. Jak tam raporciki? Proszę bardzo. Michał, dopiero włączyłem radiostację, robię już też taki streaming na YouTube'a z dzisiejszych aktywności, więc nie mam raportów, będę się przysłuchiwał i za chwilę wymienię. Dla ciebie jest 5-9, a jestem nad Bugiem, nad rzeką Bug, na Łąkach Nadburzańskich, w okolicy Małkini Górnej, żebyś miał tak trochę trudniej. Mikrofon do ciebie, proszę bardzo. A dzisiaj będę mówił, że Górna, super, fajnie, dziękuję. Fajne miejsce to musi być przy takiej ciepłej pogodzie, przynajmniej u nas około 20 stopni, trudnie. Okej. 5,9 plus 5 decybeli. 5,9 plus 5 decybeli, raporciki zaraz polecą, nie ma dużo, bo tylko dwa jeszcze. Ale zapytamy, czy jeszcze ktoś do grupy? Proszę bardzo. Chwilowo nie ma, no to jest SP2 Maria, zaraz to Stefan, proszę bardzo. Okej, SP2, Stefan Cezary Halina i grupa SP2, Maria, Dorota, Stefan. Dzień dobry, ja dzisiaj słyszę bardzo fajnie wszystkich, także tak. Cześć Arku, z głosem Józef Irena Ksawery, piątka, dziewiątka. No to praktycznie odbieram cię prawie tak samo jak Michała. Michał czasami zapala plus 10. Natomiast Artur z Małkini Górnej,
Adam, SQ5 Natalia Wanda Adam, jest u mnie dokładnie tak samo jak Michał odbierany. 5, 9 plus 10 decybeli. Głośno i potężnie. Dla przypomnienia Jacek QTH Garczyn. SP2 SCH i grupa SP2 Maria Dorota Stefan. Ja odbieram na 5, 9 plus 5, czyli o 5 decybeli słabiej. Ale i tak bardzo dobrze. SQ8 Jadwiga, 1 Ksawer, prosimy na raporty, a zwłaszcza dla Małkini Górnej. A no jasne, no to powiem Ci tak, początek odbierałem na 2,8, a później to gdzieś zginęło, także teraz niestety śladowo odbieram. Jasne. SQ5 Natalia Wanda Adam, prosimy o raporty wszystkie dwa. Okej, okay, podaję w kolejności jak stacje pracowały, czyli dla Jacka 5, 9 plus 10 dB i dla stacji SQ8 Jadwiga Irena Ksawery 5, 3, 5, 3. Odebrałeś? Tak, potwierdzam, dziękuję bardzo. No idzie nam na razie modelowo. 4 minuty, 4 stacje w grupie. Jakby ta tendencja się utrzymała, za godzinę mielibyśmy 64 stacje w grupie, ale wątpię, że tak będzie aż dużo. Proszę bardzo. Powiem, że na tym paśmie maksymalnie można nadawać mocą 15 W i taką moc tutaj wszyscy stosują. I z reguły jest dużo stacji. Z reguły jest dużo stacji, kilkanaście stacji, jest bardzo fajna zabawa. No dzisiaj jest fajna pogoda, jest field day, więc sporo stacji ludzi pewnie bierze udział w zawodach. Więc dzisiaj widzę, że jest skromnie, ale generalnie w każdą niedzielę o godzinie 13:15 te kaszubskie próby są realizowane i jest bardzo fajnie. Także dzisiaj się nie pobawimy, ale to... Miniaturowa grupa dzisiaj, zdarzały się już 3 stacje też, a tydzień temu było 13, niesamowite. To Stefan Paweł 2, Stefan Cezary Henryk wraz z grupą stacji niewielką zapraszamy do wymiany raportów na kaszubskich próbach łączności małej mocy w paśmie 60 metrów, proszę bardzo. Cicho wszędzie, głucho wszędzie, no powołam jeszcze parę razy. Zobaczymy. Tu Stefan Paweł 2, Stefan Cezary Henryk, wywołanie w paśmie 6-10 metrów, wywołanie na kaszubskich próbach łączności małej mocy w paśmie 6-10 metrów. Tu Stefan Paweł 2, Stefan Cezary Henryk, zapraszam do wymiany raportów. SQ8 Jadwiga Irena Ksawery, na chwilę, Michał, można? Proszę. No słuchaj, bo dostałem powiadomienie, że milka, także będę musiał uciekać. Jak zawsze się wyradzali wcześniej, a dzisiaj jakoś tak specjalnie na 13:15:20, no. A słuchaj, dzisiaj jest piknik w Celestynowie i zawody i może dlatego tutaj nie ma stacji, nie? Bo wcześniej to tutaj trochę stacji było i jakieś aktywacje i zamki były, i gminy tutaj na 60, także coś tam się działo. I Grzesiek GKM był jeszcze 15 minut temu. Także no nie wiem. Dobra, ja odchodzę. W razie czego jakby tam jeszcze było, to się później odezwę po miejsce tak zwanej. Dzięki Michałowi, proszę. Okej, no więc w tej chwili się skończyły chyba przed chwilą, czy jakoś tak, zawody bardzo duże, międzynarodowe na UKS-ie. Bardzo dużo ekip było w to zaangażowanych. Podam przykład. Dzisiaj o godzinie 1 rano włączyłem radio na UKS i na przykład ekipa SN7L ze Śnieżki dobiegała do 800 łączności. Mieli łączność chyba numer 780 czy 790 bodajże, czyli prawie 800. Bardzo dużo stacji tych kontestowych, bardzo silnych, ale no nie było jakichś szczególnych warunków, więc no ale mimo tego frekwencja ogromna. Korzystam z radia ISO FT891, ponieważ... Icom 705 ma niestety nieaktywną 60, co jest jakąś totalną bzdurą. Słyszy, a tam Adam na końcu, proszę jeszcze. Stanisław Paweł 6, Wanda
Adam. SP6, Wanda, Logika, Adam. Jestem słyszalny. Nie, tak, okej, dobra. SP2, Wanda, Ewa. Zapisany. SP6, Wanda, Ludwik, Adam, zapisany. I teraz tak, SP2, po kolei. SP2, Wanda, Ewa, czy kolego, masz raporty, czy mamy pojechać od początku i ci podać, proszę? Drodzy, czy SP2, Wanda, Ewa? Nie, no ja dopiero w tej chwili włączyłem drosinę, także nie mogę podać raportu, bo byłem spóźniony, miałem rozmowę telefoniczną. Ojej, muszę coś poprawić, chwileczkę. Wanda, Ludwik, Adam, z nowych stacji przybywających. Zawsze pytam, kolega chyba jeszcze w naszej grupie nie uczestniczył. W związku z powyższym informuję, że każdemu zadajemy od 3 lat takie samo pytanie. Czy kolega zapisał raporty stacji z grupy i może je odczytać, czy mamy te raporty dopiero podać? I właśnie o to się pytam. Skoro nowa łączność, to jeszcze prosiłbym o podanie imienia i QTH z tej strony. Michał Bełdomin, no to wiadomo, wszyscy mają 15 watów, bo się nie da inaczej, chyba że ktoś lubi mniej, no to wtedy. Odbieram na 5/8. Proszę, jak kolega ma raporty dla członków naszej grupy dzisiejszej, to proszę je podać, jak nie, to za chwilę podamy, proszę zapisać i wtedy podać. SP6, Wanda, Ludwik, Adam, grupa SP2, Stefan Cezary, Henryk. SP6, Wanda, Ludwik, Adam. No witam serdecznie, ja faktycznie jestem tutaj pierwszy raz. Dla ciebie, Michałku, 5/8. Włączyłem stację także przed chwilą, także, że tak powiem, nie słyszę nikogo więcej. Poprzedniego korespondenta w ogóle nie słyszałem, ale to też po części troszeczkę, że tak powiem, moje warunki, bo to miasto Polkowice, a jak to w mieście bywa, także zakłócenia są nie lada. Także przewija się nad moimi zakłóceniami, Michałku, także tak to wygląda w Polkowicach. SP2, SPH, SP6, WLA. Tak, okej, SP6, Wanda, Ludwik, Adam. Stefan Cezary Henek. W takim razie koledzy za chwilę podadzą raporty. Proszę je sobie zapisać. Najlepiej na karteczce ołówkiem, bo długopis potrafi zrobić psikusa. I wtedy prosiłbym o podanie tych raportów. Właściwie to tu tylko wymieniamy raporty. No ale dzisiaj akurat jest mało stacji, to tak się chwilę rozgadałem. Polkowice to oczywiście kojarzę głównie SP6 Stefan Y, Ludwik i CRZ, ale były też inne stacje. Pozdrawiam w takim razie i proszę czekać na raporty. Uwaga, SP2 Maria Dorota Stefan, prosimy o raport dla Polkowic. Okej, okay. SP2 Stefan Cezary Halina i grupa SP2 Maria Dorota Stefan. Witam serdecznie obu kolegów. Przy okazji poproszę o imiona, bo jakoś nie zapisałem. Moje imię Jacek, a nadaję z miejscowości Garczyn, około 10 km od Michała w linii prostej. Jacek Garczyn i teraz tak, dla SP2 Wanda Ewa jest 5/7, 5/7 raport i dla kolegi z Polkowic SP6 Wanda Ludwik Adam jest 5/9, bardzo ładnie i głośno, chociaż duży poziom zakłóceń. A ja Polkowice kojarzę, tam macie taki zespół Beatlesi z Polkowic. Niedawno miałem okazję słuchać w Poroninie. SP2 Stefan Cezary Halina i grupa SP2 Maria Dorota Stefan. Tak, to zupełnie jak to drzewo posadzone ku czci jednego z członków Beatlesów, nie pamiętam, Harrisona czy kogoś. 10 lat później zostało zniszczone przez plagę żuków, które jak nazywały się właśnie Beatles jakieś tam, także no to takie zabawne. Beatlesi z Polkowic, fajnie. Skupię się, Natalia, Wanda, Adam, prosimy o raport dla Polkowic, proszę bardzo, Małchinia Górna na antenę. Bardzo dobrze. Dzień dobry. Małkinia Górna ma na imię Artur, a raporty dla SP2 Wanda Ewa 5/2, 5/2, dla SP6 Wanda Ludwik Adam 5/6, 5/6. Dziękuję. Okej, dziękuję bardzo. Uwaga, jest Brzeźno. Dzisiaj Brzeźno w 50% reprezentacji, bo nie ma osy, SP2 osa. Proszę bardzo.
Wanda Ewa też niestety nie odebrałem, także tak to wygląda z mojej strony. SP2, SPH, SP6, WLA. Okej, no czasami tak się zdarza, jasne, dziękuję bardzo. No to mamy szczytową frekwencję 6 stacji, jedna się odmeldowała, bo wezwanie tam kolega dostał. W takim razie zapytam, czy jeszcze jakieś stacje do grupy, proszę bardzo. Stefan Paweł 2, Stefan Cezary Henryk na kaszubskich próbach łączności małej mocy w paśmie 60 metrów. Czy jakieś stacje do grupy na wymianę raportów, proszę? SP3 Grażyna Karol Natalia. Okej, SP3 Grażyna Karol Natalia. Istnieje szansa, że Rychwa ma dla nas raporty, także proszę bardzo. Raże, raże, dokładnie Michał. Może nie wszystkie, bo ja podobnie jak to pani Michał. Mam u siebie dzisiaj oblężenie szwagra. Grzegorza, raport jest 5959, moje imię to Artur, proszę. Tak, dziękuję. A Grzesiu, ja ci nie podałem raportu, to 5-8 była. Przepraszam, ja chyba nie powiedziałem, 5-8. Uwaga, SP2, Wanda Ewa, Gdańsk-Brzeźno. Poproszę o raport dla Rychwału, jeśli słychać. Proszę bardzo. Dla niego? A właśnie bym dał, tylko pytanie, czy ja to prawie...
niestety nadaje z Małkini Górnej, bo się rozłożył w konfiguracji polowej, bo normalnie jest w Małkini Dolnej. No to tyle informacji. 7 stacji w grupie, minus 1, która odpadła, czyli 6. Czy jeszcze ktoś do grupy chciałby wymienić raporty? Proszę. Tu Stefan Paweł 2, Stefan Cezary Henryk na Kaszubskich próbach łączności małej mocy w paśmie 60 metrów. Zapraszam do wymiany raportów. Stefan Paweł 2, Stefan Cezary. Jak świeci słońce, to jest rewelacja, ale jak zajdzie, to po prostu robi się zimno. Dzisiaj rano tutaj było 5 stopni tylko, a to jest początek września. Zaraz poczekam, aż skończy Michał, bo może ktoś jeszcze dołączy. Niespodzianka. I wam pozdrawiam wszystkich. 7-3-3. Ahoj. Ahoj, sezon wyszedł. Do poczucia. Dziękuję. No, w drodze wyjątku tutaj przyjmujemy raport. Dziękuję za pozdrowienia. Bardzo mi miło. Dzień dobry, bardzo mi miło. Widzimy się przez YouTube, a słyszymy się przez radio. Ja daję raport 5-5, 5-5, 100 km na północ-wschód od Warszawy. Proszę bardzo. Tak, pozdrawiam Małkinię Górną. Cieszę się, że tam taka relacja leci, bo to jest fajne. Można sobie na wideo zobaczyć raport na wyświetlaczu urządzenia. SP2 Wanda Ewa. Ty kolega odbieram stację czeską, proszę bardzo. Dziękuję. Skut 3 Grażyna, Karol, Natalia, to samo pytanie. Jak tam Czechy było dzisiaj, słychać?
pewno zadowolony. Raporty sobie tutaj uzyskał od wszystkich. No to ja się zapytam, czy jeszcze jakieś stacje do grupy? To Stefan Paweł 2, Stefan Cezary Henryk wraz z grupą stacji na kaszubskich próbach łączności małej mocy w paśmie 60 metrów. Zapraszam do wymiany raportów. No to ponawiam procedurę, pytam jeszcze dwa razy. Teraz przedostatni raz. Tu Stefan Paweł 2, Stefan Cezary Henryk wraz z grupą stacji. Wywołanie w paśmie 60 metrów podaje Stefan Paweł 2, Stefan Cezary Henryk oraz z grupą stacji na kaszubskich próbach łączności małej mocy w paśmie 60 metrów. Zapraszam do wymiany raportów. No i jadę teraz ostatni raz z zapytaniem. Ostatnie zapytanie. Fajnie, fajnie. No, bardzo dziękuję jeszcze raz za pozdrowienia. Zaskoczyło mnie to totalnie. Kaszubskie próby się pewnie skończą. Dzisiaj jest mała grupa. Zapraszamy na kaszubskie próby łączności małej mocy w paśmie 60 metrów. To jest ostatnie zapytanie z prośbą o włączenie się do grupy. Jeżeli nie usłyszymy odpowiedzi, kończymy pracę grupy. Następne spotkanie jest w przyszłą niedzielę o godzinie 13:15 czasu lokalnego. Odbywa się to co tydzień. Zapraszam również na 160 metrów na częstotliwość 1,858 co niedzielę o godzinie 21:00. I ostatni raz pytam, czy są jeszcze jakieś stacje chcące dołączyć do grupy i wymienić raporty? Proszę bardzo. No nie słyszę, ale uważam, że frekwencja 8 stacji to jest całkiem nieźle. W związku z powyższym wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, zapraszając również na wieczór. I cóż, SQ5 Natalia Wanda Adam, miłego pobytu polowego w Małkini Górnej. Zapraszam na wieczór, na 21:00. SQ5 Natalia Wanda Adam, grupa SP2 Stefan Cezary Henryk, do usłyszenia. Tak, fajnie, dziękuję wszystkim, bardzo miło było spotkać. Wracam do zawodów Field Day, na tą chwilę zrobiłem przerwę, żeby tu powymieniać raporty. Życzę dobrego tygodnia i miłej niedzieli, cześć. Dziękuję, do usłyszenia. No dobra, i tu będą takie pożegnania po kolei, więc docelowo jestem na zawodach Field Day, ale jakoś tak bez zacięcia na wynik. W tym momencie testuję antenę, która w poniedziałek lub we wtorek pójdzie do Rumi, do kolegi, który ją kupił. Pasmo 20, 40, 60 i 80 metrów. Każdą antenę, którą wypuszczam ze swoich rąk, wieszam na maszcie i testuję, zanim zostanie przekazana do użytkowania. Dzisiaj właśnie te zawody, stacja terenowa. Czego ja tu używam? Radio 705. Trochę dzisiaj słaba propagacja, więc miałem się pobawić tylko 705, bo zapomniałem wziąć wtyczki do tego, żeby ładować solarnie powerbank 450 Wh. I w tej chwili panel solarny, który stoi tutaj, już nie będę kamerą kręcił, ładuje mi tylko telefon, z którego właśnie robię transmisję. Ten powerbank jest bardzo fajny, nazywa się Power Oak. Kupiłem to na AliExpress. I oprócz tego, że te wtyki nie mogę dopasować do nich gniazd, chociaż są bardzo proste i standardowe, ale żadna wtyczka tutaj nie pasuje, to bardzo udana konstrukcja, chyba jedyna rzecz, z której tak naprawdę w 95% jestem zadowolony, jeżeli chodzi o zakupy na Ali. I radio Jesu FT891, to do zawodów Field Day. Żeby startuję w kategorii low, czyli do 100 watów. QRP niestety nie mogę, bo wymóg jest taki, żeby radio nie miało więcej niż 5 watów. Nie można było przekręcić fabrycznie, czyli tak naprawdę to niewiele transceiverów wchodzi w grę, bo to jest JESU FT817, tak? I chyba i kilka jakichś takich mniejszych ręcznie robionych, stąd też udział w kategorii low, ale to jest też fajne, bo tutaj używam mocy w zawodach 20 W maksymalnie,
ale jak nie mogę się dowołać, to zgodnie z regulaminem mogę sobie podkręcić do 100 W i zrobić łączność z daną stacją. Tak jak powiedziałem, nie zacinam się na wynik. Po pierwsze zadanie to jest wytestowanie anteny, którą zrobiłem. Potem jest zabawa na powietrzu. Dzisiaj przywiozłem do skonsumowania pod chmurką własne weki. W sensie takim, że mam już dosyć jedzenia tych fabrycznie robionych słoików i tak dalej, bo są niektóre są paskudne w ogóle. I poprosiłem mojego tatę, który robi wyśmienite rzeczy, żeby zrobił taki bigos, ale z cukinii. Może go znacie, bo to nie jest jakieś odkrycie. Natomiast tata zawsze sadzi cukinię w ogródku i tych cukinii jest dużo. No i poprosiłem go, żeby zrobił taki bigos z cukinii i go po prostu w takich małych słoiczkach zawekował, żeby to było po prostu można wziąć właśnie o tak jak tutaj w teren. No i zrobił i powiem wam, że dupę, że tak powiem, urywa, w sensie jest tak dobry, że pycha po prostu, więc wydaje mi się, że idę w stronę taką, że będę robił własne, że tak powiem, słoiki konserwowe, konserwy i dam już sobie spokój z tymi, które można kupić, bo już po prostu są słabe. No dobrze, ja wracam do zawodów. Transmisję jeszcze chwilę podtrzymam, bo ani nie muszę jej kończyć, ani nie muszę jej przerywać, więc dziękuję wszystkim, którzy tutaj wpadli. Zostałem bardzo mile zaskoczony przez radiostację kolega, który tutaj mnie obserwuje, właśnie się zgłosił na próbach łączności, więc to było bardzo sympatyczne. No i co? I wracam powoli do zawodów, zrobię jeszcze kilka łączności. Laptop jest pożyczony od taty, więc nie będę o nim mówił, bo to nie jest mój docelowy laptop. Ja mam taki malutki, którego oczywiście nie wziąłem. Miałem tu perturbację, bo musiałem program do logowania zainstalować i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest z boku gniazdo 230 V o takiej dosyć dobrej sinusoidzie. Także spokojnie laptopa można będzie podłączyć, jak mu się będzie bateria kończyła. Aczkolwiek tu jest dysk SSD, bardzo fajnie to wszystko oszczędnie działa. Na razie jeszcze nie dojechałem do połowy baterii, a już trochę tutaj jestem w tym terenie. Dobrze, ja sobie zrobię taką krótką przerwę poza, że tak powiem, kamerą. Włączę jeszcze 60, bo koledzy zostali po tych próbach. I jak wrócę, to będę kontynuował udział w zawodach. Także dziękuję tym, co oglądali. Witam tych, którzy dołączyli. Do zobaczenia. Antena na godzinie 9 dawała bardzo dobry sygnał. Natomiast antena zasilana na godzinie 6 o tych samych po parametrach, czyli tej samej długości 48 metrów. Tak, tak. Zdecydowanie dawała sygnał słabszy. Papierosy, nie róbcie tego w domu. Znaczenie, zwłaszcza do łączności tej chałupy, no ale generalnie no, te pętle to są niskoszumowe i tu się fajnie na to szuka, także tutaj kolegów SP2WE i Władka SP6 UL-a, no super, kurczę, znak dopasowany, no to też na pętli mi się bardzo fajnie bezszumowo odbiera. Oczywiście wtedy są sygnały cisze, także ja raporty daję jako używając tę antenę odniesienia tej, na której nadaję, czyli Nikola. No i dzisiaj jeszcze spróbuję, bo tutaj się wziąłem, jest piękne słoneczko, spróbuję sobie taki peweryk tutaj szybciutko rzucić, oczywiście bez żadnych patyków, czyli na ziemi, peweryk on ground, po prostu na północ, bo taką mam możliwość, w związku z tym oczekuję, że jakieś listki przy nieobciążonym peweryku będą na południe i będzie można, że tak powiem, RST Polski potestować, jak to na tym peweryku, bo teraz mam taki peweryk, który przypomina literę L, więc właśnie to bewerytem ciężko nazwać. Jest około 30 metrów na wschód i około 40 metrów na południe, także, ale są stacje, które zdecydowanie na tym wychodzą znakomicie, głośno i bez szumu, także no mówię, a proste rozwiązanie, bo drut na ziemi, tylko zabezpieczyć koniuszek, żeby tam był zaizolowany, a tak to poza tym to kołek drewniany i jest antena odbiorcza. Także ja za tym, że tak powiem, lobuję, bo to jest no strasznie fajna rzecz i przy jakichś takich zakłóceniach różnych to. Dobra, Michał, wielkie dzięki.
dużo zdrówka życzę i do usłyszenia wieczorem. Mam nadzieję, że będzie czyste pasmo bez żadnych zawodów. SP2, STK, SP2, MDS. No, ja dzisiaj sobie chyba za chwilę wylezę pojeździć na rowerze, no bo jest tak ładnie, mam paczkę do odebrania, paczkomacie. Tak akurat mi będzie fajnie pojechać po nią na rowerze, bo to są tylko cebulki do kwiatów, więc nie jest to ciężkie. No, dziękuję bardzo. W takim razie, czy wieczorem będą próby tego, no wiesz, nie wiem, bo tam są jakieś zawody. Jeśli one zdążą się skończyć, to fajnie, jak nie, to nie, to jest, no normalnie jak są zawody, no to my się tam nie pchamy. Ja również nie mam nerwów za każdym razem sprawdzać, czy nie ma jakichś zawodów. Podaję to na takiej zasadzie, również w ogłoszeniach, że próby odbywają się co tydzień z wyjątkiem tych niedziel, w których są zawody ogólnoświatowe. To chyba jest dla każdego oczywiste. W tym również telegraficzne, które rozpychają się wtedy na całe pasmo telefoniczne i tak by nic nie wyszło z prób. Tak, no to cóż. Ja wczoraj byłem na spotkaniu klubowym. Bardzo jestem zadowolony. Fajne spotkanie nad brzegiem morza, wesołe. Przyszła koleżanka z kotem na sznurku i Okiłan 40 meters. Hello, Sikiu, Sikiłan 40 meters. Sikiu 40 meters. Sugar Quebec 5, November Whiskey Alpha Portable. Sugar Quebec 5, November Whiskey Alpha Portable. Okay, Delta Foxy, Juliet Charlie, Gabi, 5, 9, 3, 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
November Whiskey Alpha Portable 59744. You are 590120 QSL. 01273 Delta Lima 0 Lima Alpha Portable. From Delta Juliet 4 Zulu Zulu. Delta Juliet 4 Zulu Zulu. Sugar Quebec 5, November Whiskey Alpha Portable. Sugar Quebec 5, November Whiskey Alpha Portable. You are 59, number 313. 313, that's correct? Correct. What's my number? You are 590130, 013 QSL. 012? 3, number 3. Roger. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję. Zawody to są zawody. Można z panem Niemcem powiedzieć sobie dziękuję. Cekufildej. No dobrze, bo mi się tu coś ładuje. Zawody Field Day są fajne, o tyle, że właśnie trzeba wyjść z domu, bo nie ma takiej opcji, żeby realizować je w domu. Chyba nie ma.
Wczoraj czytałem regulamin, nie widziałem takiej opcji. No i można potestować sobie sprzęciory. Te wszystkie gratki, graciki, które latami zbieramy, bo się przydadzą, bo się na pewno przydadzą. I tak zawsze jak szykuję się na Fideja, to znajduję bardzo ciekawe rzeczy. Taką listwę dystrybucyjną na 12 V. Przerabiam sobie wtyczki, porządkuję to, więc przy okazji trochę ten terenowy sprzęt, taki lifting raz w roku, bo do lasu tam skąd najczęściej nadaję, no to tam już mam taki gotowy zestaw, maszt praktycznie cały rok stoi, więc tylko doczepiam do niego antenę, no i tam jest po prostu troszeczkę inaczej. A tak, żeby wyjść sobie już w pole, to z namiotem już skończyłem, bo po prostu jest tak zimno. Dzisiaj było 5 stopni, więc to nie jest już zabawa. 5 stopni, ja mam taki śpiwór, który daje komfort do 10 stopni. To tam się przykrywam kocem jeszcze, ale to no po co się męczyć. Słabe to lato było w tym roku. Późno się zaczęło, wcześniej się skończyło. Jeszcze nie otrząsnąłem się z tej radości, że już wiosna, a tu już znowu zima. No ale cóż, nie ma co marudzić. Podobno jeszcze idzie jakieś ocieplenie, więc jeszcze będzie czas na radio w terenie. Na Hello Field Day, że tak powiem. Dobra, co to się ładuje, czy to się nie ładuje? I się naładowało. Nie wziąłem kawy i to był błąd. A mam maszynkę do gotowania w bagażniku, zawsze ją ze sobą wożę. Paliwową, taką wielopaliwową. Powiem wam, że to jest bardzo fajna rzecz. To już drugi sezon, kiedy używam tej kuchenki. Generalnie z opisu to wynika, że tam można wszystkiego nalać, co się pali. Ale też tam poszperałem trochę po internetach, więc niektóre paliwa, takie jak ropa czy benzyna, taka zwykła benzyna, dosyć szybko eksploatują te filtry, które tam są. Więc rozpocząłem w ogóle używanie benzyny ekstrakcyjnej. O. To kosztuje niedużo, bo taka półlitrowa butelka kosztuje chyba 5 czy 6 zł, o ile dobrze pamiętam. Chyba tak. I ona jest taka czysta, nie śmierdzi za bardzo. Rozcieńczalnik ekstrakcyjny. O, rozcieńczalnik, nie rozpuszczalnik, tylko rozcieńczalnik ekstrakcyjny. I powiem wam, że drugi rok już używam i to dosyć często, bo gotuję na niej normalnie obiady. Kawa tam 3 razy dziennie i tak dalej i jeszcze mi się żadne filtry nie pobrudziły i jestem bardzo z niej zadowolony, bo idziesz do sklepu budowlanego, kupujesz paliwo do kuchenki, nie martwisz się o jakieś kartridże z gazem czy z czym innym, a miałem różne kuchenki, no to powiem szczerze, że ta zostanie na pewno ze mną na długo, na bardzo długo. Nic się w niej nie psuje, bo tam nie ma się co zepsuć, jest taki wężyk. Pokazywałem na którymś filmie, więc jak ktoś jest ciekawy, co to za kuchenka, to można sobie zajrzeć na stronę. No dobra, idę poza kamerą spalić tego papierosa, żeby tu nie robić reklamy papierosów. I wracamy do Field Day'a, bo on się w końcu skończy niedługo, bo to do godziny 17 chyba lokalnego czasu jest, tak. Do 15 UTC, czyli plus 2 godziny teraz jest, no to do 17. I sobie jeszcze kilka łączności zrobimy. Komentarze przeczytam wszystkie po powrocie do domku, bo tutaj będzie mi się to wszystko trzęsło. Ta kamera stoi na statywie, więc... O, nawet mnie widać. Kamera stoi na statywie, więc nie będę ich teraz czytał, bo i też trudno będzie mi odpisać, ale zapewniam, że jak ktoś się o coś pyta lub pozdrawia, to odwzajemnie wszystko i odpowiem wieczorem, po południu po prostu. Antena, którą testuję, pojedzie sobie do Rumi. Kolega w Rumi będzie jej używał. Bardzo się cieszę, bo jedna już jest na południu, jedna na północy, na wschodzie i na zachodzie. To praktycznie z każdej strony. Mam nadzieję, że w klubie Field Day, który jest na stronie halo.com.pl, pojawią się kolejne wpisy i będzie co czytać. A ja w międzyczasie
przełączę sobie pasmo 80 metrów, 60 metrów na 80 metrów, bo 60 dzisiaj się już nie przyda. Okej, pasmo przyłączone. Kurczę, ile tutaj grzybów jest, słuchajcie. Ja jestem, tak jak widzicie, tam w dalekim planie. Co jakiś czas takie sosny rosną. Niewielkie, ale mało ich tutaj jest, nie ma ich tu dużo. A grzyby są w trawie. I to jest sporo. Nie zbieram ich, bo ja nie przetwarzam grzybów. Zostawię to innym. A nawet pomyślałem, że jak ktoś będzie szedł tutaj na spacer, to mu powiem, żeby sobie pochodził po tej łączce tutaj i wygrzebał te grzyby, no bo ja to nie ma sensu, żebym je zbierał, no bo co z nimi zrobię, zepsują się. A podejrzewam, że nikt nie wpadł na pomysł, żeby pochodzić po łące i grzybów poszukać. Dobra, zobaczymy. Aha. Zrobimy sobie jeszcze kilka łączności w zawodach field dayowych. Potem jeszcze popatrzymy, która to godzina jest. Nie widzę zegarka, jak się to na żywo toczy. A nie mam na ręku. A, w laptopie mam. Dobra, przykry obowiązek spełniony. Pozawodujemy sobie. Która to jest godzina? 14. To nie jest tak źle. Pojedziemy z zawodami field day. Zobaczymy, czy na 80 jest jakaś aktywacja może. Nic nie ma. No to pasmo 40 metrów i jedziemy po kolei. Boże, chyba się 40 rozpoczęło pasmo, bo jedna stacja na drugiej. Ta stacja już była. Oscar November 4, Oscar Sierra Sugar Quebec 5, November Whiskey Alpha Portable.
Sugar Quebec 5, November Whiskey Alpha Portable. Sugar Queen 5, November Whiskey Alpha Portable. Good afternoon. Your report is 5-9-3-7-7-3-7-7 QSL. QSL, you 5-9-0-1-4-0-1-4 QSL. Negative 014, number 4, 40, QSL. This is Sugar Quebec 5, November Whiskey Alpha. Your number is 014, not 2, QSL. Roger, 013, number 13, Roger. 40, 14 QSL. And then it is again. 14, 14 014 QSL. 014, 40 QSL. Roger. Roger. No bo jak zły numer wpiszę, to ta łączność nie będzie zaliczona, ani mi, ani jemu. Delta Charlie. Sugar Quebec 5, November Whiskey Alpha Portable. Sugar Quebec 5, November Whiskey Alpha Portable. This is Sugar Quebec 5, November Whiskey Alpha Portable. You are 5-9-0-1-5-0-1-5 QSL. Good luck. Nie chce mi się filtrować tego wszystkiego, bo to z każdą stację musiałbym filtrować inaczej. No to by było kręcenia. Zobaczymy, co się na 20 dzieje. Asia Contest, to nie te zawody. No 20 słabo. To są zawody, które zawsze są z Field Dayem w tym samym dniu. I tak się zawsze zastanawiałem, ani jedni organizatorzy, ani drudzy jakoś tego nie chcą zmienić. No może dlatego, że już cały świat, całe regiony, w których te zawody się odgrywają, już są pewnie przyzwyczajone. Ale to jest małe utrudnienie, bo niektórzy mówią o CQ Field Day albo CQ Asia, czy jak one się tam nazywają. Ale niektórzy nie mówią i sam się złapałem w ubiegłych latach na tym, że nie w tych zawodach wymieniałem raporty. No ale takie życie. Mamy Field Day'a. Nie, to chyba. Olesia. Ale ciepło jest, jedź jak mi się chciało. A, ten bierze w dwóch zawodach i tu daje raporty. Dobre, całkiem fajne. Co? Dima.
To już tak pogadam trochę. Zawsze, znaczy nigdy nie rozumiałem czegoś takiego, że w zawodach ludzie strasznie szybko mówią, żeby, nie wiem, skrócić ten czas łączności. W telegrafii to jest jasne, że tam trzeba szybko małe przerwy robić i tak dalej, żeby tych nastukać, ale tutaj przez co są niewyraźni, tak tutaj tego gościa znaku nie mogę złapać, zaraz zobaczymy. November Whiskey Alpha Portable. Quebec 5, November Delta, Surf Portable. Your 5-9-0-4-0-0-40-30-5-6-4-8-0. Okay, my call sign is Sugar Quebec 5, November Whiskey Alpha. You are 5-9-0-1-6-16 QSL. QSL, QSL, November Whiskey Alpha, Surf Portable. Thank you, Greg. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Japan 434, United, Yankee Bravo. Contact. Zatopiony. Japan Hotel. Czy to nie była Japonia przypadkiem? Japan Hotel. Japan Hotel. Jak ktoś ma podejrzenie to w prefiksie, to bym poprosił o komentarz. Bo to mi się wydało, że wydaje mi się, że niechcący Japończyka zrobiłem. Japan Hotel, a może nie. Następny Japończyk? No tak, bo All Asia to są azjatyckie stacje chyba. Azjatycka inicjatywa i tutaj mogą być stacje z Japonii. Tylko tamta stacja fajnie podeszła do sprawy, bo i w tych zawodach punkty rozdawała. A ta stacja chyba nie. Czy coś mi się z programem do logowania dzieje? No nie mogę.
All Asia. Coś mi się chrzani. Nieprawidłowe dojście. I pewnie już poza Wolbach. No to nie jest mój komputer, więc wszystko tutaj instalowałem, ale muszę go zrestartować, że tak powiem. Najlepsza metoda na głoda to restarcik. Oj. O, Mareczek SQ5. Aktywację robi. Uff, zadziałał lok po restarcie. Dziękuję, pozdrawiam. ST7, Stefan Maria Franciszek. SQ5, Natalia Wanda Adam. SQ5, Natalia Wanda Adam. Marek to ma wzięcie. SQ5, Natalia Wanda Adam. SQ5, Natalia Wanda Adam. Natalia. Stefan Maria Franciszek. SQ7, Stefan Maria Franciszek. Marku, witam cię po raz kolejny. Piątka, dziewiątka, dla stacji klubowych. Piątka, dziewiątka. Okej, Marku, 3x5, 9, tu jest P7, Stefan Maria Franciszek. Do następnych. Okej, bardzo dziękuję.
pozdrawiam i do usłyszenia. SQ5, Grażyna Ludwik, Barbara Łamane przez trójkę. SQ5, Natalia, Wanda, Adam. SQ5, Natalia, Wanda, Adam. Okej, Marek, piątka. Piątka, dziękuję. Stefan, Paweł, piątka, Franek, Henryk, Franek. Przebiłem się, mam Mareczka. Ja tak siedzę w tym terenie i zawsze jak nie ma z kim pogadać przez to radio, to poluję na te gminy i wszystko inne. I tak któregoś dnia zajrzałem tam do tych spisów, gdzie można zobaczyć, to się tego tyle nazbierało, że jeszcze się trafi jaka odznaka. Dobra, schodzę z ekranu, bo palę papierocha. Zosia, Irena, Paweł, 2x59, dziękuję. Zosia, a propos Mareczka, SQ5 GLB, to kiedyś zrobiłem taką analizę, jak wpiszecie sobie w Google takie zapytanie, jak zwiedzić polskie gmina po gminie. I tam wyskoczy artykuł na stronie hamnews.pl, którą prowadzę. To zobaczycie, poświęciłem trochę czasu i wprowadziłem wszystkie lokalizacje, w których był Marek i wyświetliłem to na mapie. Warto to zobaczyć, kurczę. Sam się zdziwiłem. Jak zwiedzić Polskę gmina po gminie? To w Google'ach, jak wpiszecie, to wyskoczy ten artykuł. Dobra, zrobimy jeszcze parę łączności w zawodach, bo o 17 się skończą. Pasmo 40 metrów. I co tu słychać? Albo nie. 14. To muszę przyłączyć, bo... Quebec 5, November Whiskey Alpha Portable. November Whiskey Alpha, November Whiskey Alpha Portable, QSL? Roger. Sugar, Queen 5, November Whiskey Alpha Portable, 596-6363. Roger, you 5 and 9 0 1 8 0 1 8, QSL? 0 1 8, Roger, you are 5 9 6 6 3. Roger, thank you, good luck. Ciao, panie Włochu. Alpha 7, November, Victoria, Victoria.
Quebec 5, November Whiskey Alpha Portable. Number 5, November Whiskey Alpha. November Whiskey Alpha Portable, Sugar Quebec 5, November Whiskey Alpha Portable. Sugar Quebec 5, number 5, November Whiskey Alpha Portable. Sugar Quebec 5, November Whiskey Alpha Portable. Yourself? Ale japońska stacja zaliczona, niestety Wolazja, All Asia. No to nie będę wołał tych japońskich stacji, chociaż fajnie zrobić taką łączność z terenu. No ale nie będę im robił zamieszania w logach, bo to są łączności stracone i dla niego i dla mnie. Bo to jest inny kontest. 73, number 73. W przyszłym roku muszę zrobić to, co ten gościu któryś tam zrobił, że będę startował i w Field Day'u, i w tym All Asia, i wtedy nie będzie problemu, bo będę rozdawał punkty i tu, a wtedy popatrzę, jak moja antena pracuje w stosunku i kierunku do Japonii i innych krajów azjatyckich. To już się zorientowałem, że jak jest raport 52, to jest All Asia. Tam chyba stała grupa kontrolna jest, mi się wydaje. Znowu japońska stacja. Kurczę, ale ich słychać muszą mieć, no to są pewnie te anteny Yagi i duża moc, kurczę, nakierowane na Europę, bo to na pewno z Azji do Europy jest największy mnożnik, jeżeli chodzi o punkty, więc oni wszyscy te swoje Yagi kierują na Europę i do tego power porządny, no i tak o właśnie słychać na polu nad Bugiem kolegę z Japonii 5-9. Dobra, zmieniamy pasmo na 40 metrów. Muszę ręcznie się przelogować. Zobaczymy, co na 40. Sugar Quebec 5, November Whiskey Alpha Portable. Sugar Quebec 5, November Whiskey Alpha Portable. Sugar Quebec 5, Sugar Quebec 5. Ok, 389, you 59020, 020, QSL. England, do logu. Ale w zawodach, kurczę, to jest ciekawa sprawa. Wychodzi z operatorów, urządzi power, że tak powiem. Gdzieś tam czytałem, że ktoś się zniechęcił do zawodów Field Day, bo usłyszał właśnie te potężne stacje, bo w zawodach Field Day można brać udział w wielkich mocach, nazwijmy to tak. To jest oddzielna odpowiednia kategoria. I pamiętam kiedyś z taką grupą fajnych kolegów brałem udział w takich zawodach, gdzie byłem gdzieś na Mazurach chyba byliśmy, Yagi żeśmy mieli, tam chyba 1 kW był. I to jest jak najbardziej dopuszczalne. Agregaty dwa chodziły wtedy, pamiętam, spięte ze sobą, żeby to wszystko udźwignęło. To był fajny wypad. Nawet z niego kręciłem film, ale go nie opublikowałem, bo leń mnie opan. Ale mam ten film, kiedyś go opublikuję.
I któryś z kolegów właśnie dzisiaj czytałem gdzieś na forach, że się zniechęcił, bo duże moce wszystko przykrywają właśnie. No nie no, pasm jest wiele, można sobie poszukać stacji. A poza tym do dużych mocy fajnie się woła, bo oni mają dobre anteny, słyszą. Ich bardzo dobrze słychać. I wtedy można sobie punktów napsztykać. Taki jest mój opinion na ten temat. Tego pana już mamy. Sugar Quebec 5A. A, wyskoczyło mi, że już miałem z tym koleżką łączność, więc tutaj duplikatów, że tak powiem, się nie robi. Ale grzeje pięknie. Radio w terenie jest fajne, bo jak jest słońce, to się produkuje witaminę D, której w zimie nam brakuje. W zawodach też fajnie można poćwiczyć dostrajanie się do stacji, bo generalnie jak nie ma zawodów i tam sobie stacje wołają CQ, CQ, no to z reguły i dla ułatwienia ustawiają się na pełnych częstotliwościach, czyli tam, nie wiem, 741.00. Natomiast w zawodach ludzie się upychają w tych częstotliwościach, żeby stać gdzieś tam obok siebie, często nachodzą na siebie i na przykład ta stacja nadaje na 741.90. Można sobie poćwiczyć właśnie na ucho takie ustawianie się do stacji. Coś mi się tutaj zadziało. Ja mam fajny masz, słuchajcie. Inteligentny. Wręcz podejrzewam go sztuczną inteligencję. O co chodzi? Chodzi o to, że jak ten masz widzi, że ja za długo siedzę w jednym miejscu i nie ruszam się, to się składa. Składa się po prostu. I wtedy zmusza mnie do tego, żebym go poszedł i rozłożył. Co właśnie się przytrafiło. Nie chcę mi się go tam specjalnie zabezpieczać, bo to dużo roboty jest. Już mi się tyle razy złożył, nic się nie dzieje, po prostu się składa i koniec. Tam pozabezpieczałem go troszeczkę na samej górze, żeby tym balunem nie walić. Jak się złoży, to się złoży, to się przejdę. Oskar, November. Zaliczony wcześniej. Delta Fox Zero. Sugar Quebec 5, November Whiskey Alpha Portable.
Sugar Quebec 5, November Whiskey Alpha Portable. November Whiskey Alpha, November Whiskey Alpha Portable. Roger, you 5 9 0 2 1 0 2 1 QSL. Thank you, 73, good luck. Chyba jednak użyję trochę filtrów, bo natrzaskam tych łączności i nic się nie będzie zgadzało, bo tu jedna stacja na drugiej. Dodaj QSO. No dobrze, mamy którą? Pół do trzeciej, pół do czwartej, pół jeszcze 2,5 godziny zawodów. Ok. Muszę tu zrobić trochę porządku w okolicy. Antena, z której... A, to już gadałem o tym. Nie będę się powtarzał. Nie mam doświadczenia w takich live'ach. Proszę Was. Za dużo ich nie robiłem. I nie wiem, czy to trzeba powtarzać co jakiś czas informacje. Czy to można sobie cofnąć i zobaczyć. No nic, jak skończę to... To sam sobie sprawdzę. Już półtorej godziny. Fajnie, bo z panela idzie ten energia do telefonu i on się w tym momencie nie wyczerpuje. I wsio działa. No dobrze. Powerbank jeszcze pokazuje, że ma maksimum. Jest taka bateryjka, na której są takie poziomy. Naprawdę udana konstrukcja. Kurczę, nie jest tania. Oczywiście można taniej. Ja też robiłem sam takie baterie z LiFePO 4. Mam taką baterię, taki pakiet 15 Ah LiFePO 4. Też bardzo fajny, tylko taki trochę większy. Natomiast to mi się tyle podoba, że ma tutaj z boku te 230 V. I tak jak, o, już mi tutaj bateria w laptopie, powiedzmy, jest 40%, no to w pewnym momencie się przyda to gniazdko 230 V, bo sobie podłączę laptopa. Żebym miał tą wtyczkę do panelu do ładowania, to w ogóle byłoby mega, bo dzisiaj jest piękny dzień, to by mi tu prądu nie zabrakło, bo podejrzewałem, że jak laptopa podłączę, to troszkę tam będzie więcej zużywała, aczkolwiek ISOF891 też tam około chyba 1 ampera na spoczynku. Ja teraz tu się nie oszczędzam, bo za dużo jednych stacji na drugich jest, żeby tutaj mocą 5 W nadawać, więc wale 92 W jest tyle ustawione. Więc no to też tam szarpie co jakiś czas 10-15 amper. Więc fajny jest ten pakiet, tylko niestety drogi. 1200 zł chyba za... Wiem, że się teraz za głowy łapiecie, ale był taki moment w moim życiu, że miałem bzika na punkcie wszelkiej maści nowości akumulatorowych i kurczę, tutaj popełniałem czasami błędy, ale to nie jest błąd, absolutnie. Nie żałuję tych pieniędzy wydanych. Do tego ten paneliki, tylko jeszcze wtyczkę muszę przywiązać tutaj, o tutaj taką co mam, do tego, żeby ją zawsze ze sobą zabierać. Kupiłem też któregoś razu super kondensatory, słuchajcie. Nie chcę teraz strzelać, bo nie pamiętam ile one mają faradów, chyba 90 faradów, słuchajcie. To jest fajna sprawa. Ja do tego wrócę, one sobie tam leżą. Zrobiłem na nich testy. Zaletą jest to, że one się ładują po prostu w 15 sekund i wcale tak szybko się nie rozładowują, bo 90 faradów to już jest, kurczę, no naprawdę pojemność potężna, tylko że no, gęstość upakowania energii nie jest za duża, więc ona, on poczę, ale kilka wywołań takich porządnych można zrobić, chwilę pogadać, ale ja robiłem taki myk, że mam do tego kontroler ładowania i panel mi ładuje te super kondensatory w tym samym czasie, co ja nadaję. To działa super. Zaletą tego jest to, że tam można potężne prądy szarpać z tego. To raz. Dwa, że to jest niezniszczalne praktycznie, no bo to jest kondensator. I tu nie ma żadnych cykli tam. Oczywiście są jakieś tam cykle, ale to się liczy, już nie pamiętam, nie będę teraz strzelał, bo
głupot wam nagadam, ale policzyłem, że mi życia nie starczy, żeby je zepsuć, w sensie cyklami je załatwić. Więc ja do tego wrócę, a nawet przejrzę sobie internet, może się pojawiły jeszcze ciekawsze te superkondensatory, bo to jest temat mega, mega. Do QRP to jest po prostu taka zabawa, on skupuje w takiej fajnej obudowie metalowej z dwóch stron wyprowadzenia, z jednej strony ładowania, z drugiej pobór. Tam chyba 15 V przy naładowaniu pełnym mają, tak, 15 tam z groszami. No to radia jeszcze dołykają, a jak coś to mam taką przetwornicę step up, step down i sobie ustawiam tam 13,8 napięcie i on ta przetwornica mi pilnuje. Jak kondensatory tam spadają powiedzmy do 12 V, no to tu mam cały czas 13,8 napięcia, żeby, bo tak jak tutaj, tu jest 12 tam z groszami, więc w tej chwili, więc tutaj nie wychodzi 90 W z tego, no trochę mniej, no ale jakaś tam moc jest. Więc to zasilanie w terenie to jest fajna rzecz, no pod warunkiem, że jest słońce, prawda, no bo jak nie ma, no to robi się ciężko, ale jak jest dobry pakiet, taki, który no, trzyma tą pojemność, no to fajnie, bo to siedzę tutaj już nie wiem ile, no sama transmisja już trwa półtorej godziny chyba, czy więcej, a przed transmisją jeszcze zrobiłem kilka łączności, nagrywałem jakieś filmy i tak dalej, to tak. iComic stoi, no niestety za duży ruch jest. November Whiskey Alpha Portable. November Whiskey Alpha Portable. November Whiskey Alpha Portable. Okay, please log again because I not this QSO, okay? Okay, can you please can you lock again QSO, please? Yes, okay. 5-9-5-1-0. Okay, thank you. You 5-9-0-2-2-0-2-2-22 QSL. Okay, 73. Mieliśmy niby łączność wcześniej, ale. Ale coś pokręciłem w tej łączności, lepiej żebyśmy ją mieli jeszcze raz, bo to wtedy będzie tak zwany dubel, niż żebyśmy mieli złą łączność. To dubla nie będzie, bo ja coś pokręciłem, kolega dobrze zapisał, a ja źle. No tak to czasami bywa. Zwłaszcza jak słońce świeci w ziapę. Też zauważyłem po wielu latach krótkofalarstwa, że trzeba nadawać w dobrą stronę mikrofonu. Słuchajcie, był taki moment, może nie moment, był taki raz, że wołałem, nikt mi nie chciał odpowiadać i w końcu się zorientowałem, że ja walę nie do sitka, tylko do plecków. Jak przekręciłem mikrofon, antena zaczęła działać. Sugar Quebec 5, November Whiskey Alpha Portable. Repeat your call sign again, please. Sierra Quebec 5, November Whiskey Alpha Portable. Bravo, yes. Sierra Queen 5, November Whiskey Alpha Portable. You're 5-9,
QSO, you 590-023, 023, QSL? Yeah, QSL, 590-023, 73, good luck. Good luck. Zawody są fajne. Można sobie pogadać, można sobie zrobić kawę, której sobie nie zrobię, bo oczywiście się wybrałem rasowy field dayowiec, który nie wziął. Wziął kuchenkę do robienia kawy, ale nie wziął kawy do robienia kawy. I tak siedzę bez kawy. I co chwilę zrobić sobie jakąś łączność. No i tak jest przyjemnie. Na razie, bo nie będę jadł przed monitorem i idę po bigosik z cukinii. Niam, niam. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. Jeżeli ktoś nie subskrybuje mojego kanału, to zapraszam. Jestem aktywny z reguły, przepraszam, z reguły na wiosnę i latem i jesienią. W zimie daję moim widzom odpocząć. I tak co roku. Zapraszam do subskrypcji. To bardzo miło, jak przybywa widzów. Człowiek wie, że nie wiada do próżni. I naprawdę zaczynam być fanem robienia swoich konserw takich turystycznych. Widziałem bardzo fajne pomysły, takie rzemieślnicze, produkowane na sprzedaż. Ale kurde, cena powala. Ja to rozumiem. Absolutnie nie krytykuję tego, bo domyślam się, dlaczego konserwa tyrolska, która jest zlepkiem tłuszczu i zmielonego wszystkiego, czego się daje, stania, bo po prostu jest zrobiona z byle czego. I masowo. Natomiast te rzemieślnicze konserwy, różne słoiki, są no dużo droższe, ale są przepyszne. I naprawdę fajnie zrobione. Kiedyś się pokusiłem, kupiłem sobie dwie takie, jakieś żeberka w czymś tam. No po prostu miód. No tylko, że drogie są. No to już się nie da tak kupić pół plecaka, żeby sobie tam codziennie jakiś inny obiad w terenie jeść. Ale jest alternatywa. Natomiast oglądam na YouTubie takie koreańskie filmy, słuchajcie. I tam się właściwie niewiele dzieje na tym filmie, bo jest taki Koreańczyk, który po prostu sobie chodzi z namiotem i on nic nie mówi, tylko tam sobie pokazuje to życie wokół namiotu. No i on często gotuje takie turystyczne rzeczy. Właśnie takie gotowe jakby dania. O matko, powiem wam, poszukajcie czegoś takiego. Obejrzyjcie sobie. Bo tyle, ile oni tam mają produktów takich turystycznych, takich pomrożonych czy spróżniowo zapakowanych, to po prostu, o Jezu, jak ja bym tam był, to pewnie bym był dwa razy szerszy niż jestem. A wiem, że to Koreańczyk, bo kiedyś do niego napisałem, że coś takiego mniej więcej, że o Jezu, ile wy macie, znaczy o Jezu nie napisałem, bo, ale napisałem, jak ja wam zazdroszczę, że wy w tej Japonii macie tyle tych gotowych produktów, naprawdę chciałbym mieszkać blisko ciebie. A on mi tam podziękował za ten komentarz i napisał, że jest z Korei. Ja tak sobie pomyślałem, ty tempadzido, dla ciebie każdy, kto ma inne oczy niż ty, to jest z Japonii. No oczywiście go tam przeprosiłem za nieuwagę i tak dalej. On się tam uśmiechnął i powiedział, że nie ma sprawy, często się to zdarza. No ale taka sytuacja była.
Bigosik z cukinii. Coś pysznego. Stałem się fanem tego produktu. Kurczę, ale tutaj powiem wam szczerze, że jest piękna okolica. Może spróbuję wam pokazać, kręcąc kamerą. Jest dużo przestrzeni, gdzie nie widać jakby gospodarstw. I a tutaj testowana antena Halo Field Day. I jest po prostu fajnie, bo jest tak cicho, ludzie tu nie łażą, bo to jest trochę daleko tak od takich różnych tam ścieżek, którymi chodzą ludzie. I jest tak fajnie. Lisa widziałem, przeleciał niedawno. O, kolega ma wzięcie. Next station, please. Tak to można robić zawody. No dobrze, kochani, wydaje mi się, że będę kończył już tę transmisję, bo tu już się niewiele wydarzy. Ja też nie będę siedział do końca zawodów field dayowych, bo muszę zrealizować jakby kolejną antenę na zamówienie, którą obiecałem, że najpóźniej we wtorek wyślę. Więc muszę się trochę wziąć do robotki mimo niedzieli i powoli będę kończył, zanim się złożę. Muszę porozwozić te rzeczy. Także co? Dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Zapraszam na kolejne spotkania wideo albo i nie wideo. Także zapraszam do subskrypcji kanału i trzymajcie się. Dobrego tygodnia wszystkim życzę. Pozdrawiam serdecznie.